Witam serdecznie w kolejnej lekcji rysunku. Dziś spróbujemy narysować pomieszczenie w perspektywie dwuzbiegowej. Z grubsza jest to ta sama technika, którą poznaliśmy wcześniej, tyle że tym razem spróbujemy narysować wnętrze. Zaczynamy od narysowania horyzontu i naszych dwóch punktów zbiegowych. Po lewej, po prawej stronie, wychodzących poza nasz kadr. Rysować będziemy róg naszego pokoju i później jeszcze kolejna dodatkowa ściana, a na niej osadzone drzwi. W tym rysunku musimy pamiętać, że korzystamy z trzech rodzajów linii. Albo w kierunku jednej kropki, albo w kierunku drugiej kropki, albo pionowej. Gdy wszystkie duże bryły w pomieszczeniu są już gotowe, wtedy możemy lekko odejść od tej zasady. Więc znając już to założenie, rysujemy w rogu pokoju szafę, a obok szafy narysujemy łóżko. Poprawimy kontury, dorysujemy drzwi do szafy, a później może jakiś lekki światłocień. Pamiętaj, że sam jesteś architektem w swoim rysunku i to od Ciebie zależy, jaki przedmiot ustawisz w jakim miejscu. I teraz, równo ze ścianą, po prawej stronie dorysujemy biurko. Składa się ono z blatu i dwóch ścian bocznych. Później na drzwiach dorysujemy klamkę. W pomieszczeniu takie jak to, nie może zabraknąć stolika, miejsca, na którym możemy coś położyć. Więc wykorzystując naszą technikę trzech linii, rysujemy na środku jeden stół, a z boku, obok wersalki, stworzymy drugi. Przydałoby się też rzucić na nasz pokój trochę światła, więc narysujemy nad naszym łóżkiem okno. I znów w tym przypadku dla wyznaczenia środka okna możemy skorzystać z metody przekątnej, którą poznaliśmy w poprzednich lekcjach. Narysujemy framugi naszego okna, klamki, a powyżej okna narysujemy karnisz, a na nim wiszące zasłony. Oczywiście w każdym mieszkaniu nie może zabraknąć wiszących na ścianie obrazów. I narysujemy taki jeden wiszący nad biurkiem. Na biurku będzie stał monitor, a obok drzwi kolejny obraz. Możemy też na koniec w kilku miejscach dorzucić delikatny światłocień, nadając trochę bardziej realistycznego wyglądu naszemu rysunkowi. W liniach, jakie rysujemy, warto zachować jakąś harmonię. Rysujemy je albo wzdłuż płaszczyzny, albo w każdym miejscu w jednym kierunku. Linie mogą też sugerować kształt naszego obiektu. I dorysujemy na koniec dywan. Jak widzicie, jest to bardzo fajna i prosta metoda na stworzenie pomieszczenia w perspektywie dwuzbiegowej. No i nasze pomieszczenie jest praktycznie gotowe. Teraz podsumowując, zaczynamy od narysowania naszych dwóch punktów, później możemy narysować horyzont i później korzystamy z trzech rodzajów linii. Pionowe, w kierunku jednego punktu i w kierunku drugiego punktu. Zapraszam Was do wspólnej zabawy, narysujcie swój pokój marzeń, subskrybujcie ten kanał, dajcie łapkę w górę i do usłyszenia w kolejnym odcinku.